Kiedy dowiedziałam się, że jestem projektorem, to w pierwszej chwili poczułam ogromną ulgę. Ulgę, bo w końcu wiele rzeczy nabrało sensu. Nabrało sensu moje częste zmęczenie, moje poczucie takiego wyobcowania w grupach, trudności z dostosowaniem się do ogółu, moje czucie takie mocne potrzeb innych osób i taka wiedza czasami, niczym nieuzasadniona, jaki jest potencjał danej osoby, czy jakie są jej ograniczenia. I ta ulga była na początku, ale bardzo szybko potem przyszedł taki dyskomfort i lekki niepokój, bo nie wiedziałam, co z tą wiedzą nową o sobie zrobić. I w tamtym czasie bardzo pomogło mi prowadzenie przez innego projektora, jego wiedza i doświadczenie. I dlatego chciałabym dzisiaj podzielić się z Tobą, jeżeli oczywiście będziesz chciał skorzystać z tego, moim doświadczeniem. Będę robić niedługo warsztaty na ścieżce projektora. To będą warsztaty dla projektorów, którzy właśnie niedawno dowiedzieli się o tym, że to jest ich typ i za bardzo nie wiedzą, co z tą nową wiedzą o sobie zrobić. Ale warsztaty też są tak przygotowane, że znajdziesz w nich coś dla siebie. Jeżeli już od jakiegoś czasu eksperymentujesz z tą nową wiedzą o sobie, ale cały czas masz jeszcze dużo znaków zapytania. Cały czas jeszcze trudno ci jest wyjść z tych starych schematów, schematów życia, jak generator czy manifestujący generator, bo większość z nas, projektorów, dokładnie tak żyje do momentu, kiedy dowiaduje się, że jest projektorem. Co będzie na warsztatach? Na warsztatach chcę skupić się na takich czterech najważniejszych blokach, które z mojego doświadczenia są wyzwaniami dla projektora i podejść do tych bloków tak bardzo praktycznie. Więc tak, będzie na pewno o dobrostanie projektora, o tym właśnie znanym większości projektorów zmęczeniu, z czego ono wynika, jak jemu zapobiegać i jak sobie z nim radzić, jeżeli już to zmęczenie przyjdzie. Będzie na pewno też o odżywianiu, o wybranych aspektach, bo to oczywiście jest temat rzeka, ale będzie o takich wybranych aspektach odżywiania przez projektora. Będzie o relacjach, o tym, jak projektor układa sobie relacje z poszczególnymi typami Human Design, jak najlepiej ułożyć sobie te relacje z innymi typami Human Design. Będzie o naszym wyzwaniu ze stawianiem granic. I tutaj będzie też praktyka, która podzielę się praktyką, która mi pomaga na co dzień. Pomaga mi w tym, żeby postawić te granice w momencie, kiedy mam kontakt z drugą osobą, ale też jeżeli nie uda mi się to zrobić w trakcie, bo na przykład zapomnę, to zaadresować to, co się dzieje z moim ciałem, z moimi emocjami po. To jest naprawdę mocna praktyka, która bardzo dużo daje. Co jeszcze będzie? Będzie o poszczególnych autorytetach, ale skupię się tylko na tych autorytetach. Będą to na autorytetach projektorów, którzy będą na warsztatach, bo na pewno będąc projektorem wiesz, że jest kilka autorytetów w ramach projektorów i w związku z tym jest kilka typów projektorów, więc omówię te typy, które będą na warsztatach i skupię się właśnie na takich praktycznych aspektach związanych z takim wejściem mocniejszym w esencję danego typu, czyli co robić bardziej albo czego robić mniej, żeby być bardziej w tej esencji tego typu, jak siebie wzmacniać i wspierać. Będzie też o
Będzie też o strategii naszej i wyzwaniach z nią związanych, bo przecież ta kwestia uznania i zaproszenia to jest temat rzeka. Oczywiście skupię się na takich elementach, które akurat z mojego doświadczenia są wyzwaniem i podzielę się na pewno praktycznymi spostrzeżeniami na ten temat, ale będzie też oczywiście okazja do tego, żeby zadać mi pytania, żeby podzielić się Twoimi doświadczeniami, bo chcę, żeby grupa była mała. Grupa będzie mała, bo postanowiłam ją ograniczyć tylko do 12 osób. Połowa miejsc już jest zapełniona, więc jeżeli przeczytasz, tutaj podlinkuję pod tym postem, pod tym wideo stronę moją, to daj znać. Daj znać, że chcesz się zapisać. Oczywiście, jeżeli masz emocjonalny autorytet, to poczekaj, tak jak czujesz. Jeżeli te warsztaty są dla ciebie, jeżeli ma być dla ciebie miejsce, to na pewno będziesz na tych warsztatach. A jeżeli nie, to może gdzieś indziej skorzystasz z podobnej wiedzy. Pamiętaj, że emocjonalny autorytet to jest czekanie na tą wewnętrzną jasność i ja sama mam ten emocjonalny autorytet i wiem, jak bardzo ważne jest do tego, żeby czuć się potem spełnionym i zadowolonym z tego, w czym się bierze udział, żeby poczekać i poczuć, że to jest Twoje. Co jeszcze? Warsztaty będą w 4 niedziele listopada. Zaczynamy 6 listopada o godzinie 18. Będą trwały 2 godziny, ale ważne jest, żebyś od razu nie wykluczała sobie, wykluczała siebie jako uczestniczki czy uczestnika tych warsztatów, jeżeli zobaczysz, że jeden czy dwa terminy ci nie pasują, bo możemy zrobić tak, że będziesz brała czy brał udział w dwóch, a co do pozostałych dostaniesz dostęp, bo wszyscy uczestnicy będą dostawali dostęp do nagrań z warsztatów. Jest też taka jedna osoba, która zdecydowała się, żeby po prostu ze względu na to, że już ma wcześniejsze zobowiązania, żeby tylko łączyć się z nami, czy czerpać to, co będzie na warsztatach w swoim własnym czasie, w swojej własnej przestrzeni, więc taka opcja też jest możliwa. Jeżeli po wysłuchaniu tego, co powiedziałam Ci dzisiaj, czy przyjrzeniu tego, co jeszcze znajdziesz na mojej stronie na temat warsztatów, będziesz miała czy miał, bo nie wiem, czy powiedziałam na początku, ale zapraszam też panów. Już jest zapisany jeden pan, więc zapraszam też więcej panów. Więc jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania po tym wideo, czy po przeczytaniu moich informacji na stronie, to zapraszam, napisz do mnie, mój adres kontakt@healyourself.com.pl. Odpowiem na wszystkie pytania dotyczące warsztatów. Mam nadzieję, że z tymi z Was, którzy poczują, spotkam się już niedługo, a co do reszty, do zobaczenia i usłyszenia niedługo.